No, a my dzisiaj z samego rana otwieramy kalendarze, bo moja Natasia chciała, żebyśmy samego rana otwierali. Przygotowała. No, ledwie co wstałaś, przygotowała. Chyba jej się spodobało, że wczoraj samego rana otwieraliśmy, co? No. To już samego rana są przygotowane. No dobrze, to dzisiaj mamcia otwiera pierwsza, bo wczoraj była Natasia. To ja otworzę pierwszą od Natalki, zacznę. Nie wyrywaj, bo tam troszkę Nie, nie zawsze wyrywam. coś jest. Aha, tutaj są takie prezenciki dla mamusi, tak? No. No, bardzo ładne. Mamcia będzie miała prezenciki. Bardzo ładne. Otworzę twoje. Teraz Natusia otwiera. Ciekawe, co tam jest. Tada! Kula do kąpieli. O, dzisiaj będzie kompańsko. Pokaż. Mamo, a ja myślałam, że mi już jeden raz kupiłaś takie coś. Nie, taką kulę nie. No to myśmy to patrzały w Rossmanie taką, wiesz? No. To jest o zapachu ciasteczka świątecznego, znaczy się takich piarników chyba zapachu. Bardzo ładny zapach, mi się bardzo spodobał. No i Natasia dzisiaj będzie pachnieć piernikowo, świątecznie. A mama dzisiaj świątecznie ubierzona jest. No, a jak nie, jak tak, Mikołaja. Dobra, to teraz mamcik zacznie. Kolejne. Dzisiaj jest siódemka, tak? O, mam akurat na siódemkę trafioną, widzisz? Się trafiła siódemeczka. Kurczę, to się tak trochę lipa otwiera. Czekaj, no. A tu taki cień mi się trafił. Albo to są na te policzki. Powiem wam, że ja się tak maluję, jak w ogóle się nie maluję, nie? No, ale bardzo fajne. To jest taki, o Jezu, morelowy kolor z takim brokatem jakby. Bardzo fajne. Dobra. Możecie otwierać jeszcze. Ja jeszcze jeden, to ja sobie może czekoladki otworzę, to wiesz. Ja ten na końcu wtedy dwie otwieram. Aha, dobra. To ja sobie otworzę, aha, tu jest siódemeczka. A, biała czekolada pewnie. Nie miałeś. Miałam właśnie taką białą. No, to będzie biała czekolada. Ale okej. Okay. Teraz Natunia. Teraz ja też tę czekoladę otworzę. Numer 7. Szóstka. O, tu jest blisko ciebie. Pomóc? A tu. A, autko strażackie. Coś się będzie palić. O, lepiej nie, nie krakać. A. Dam prezent. A. No. Mogę zjeść? No, możesz sobie zjeść. Możesz. To ja sobie. Aha, to ty teraz otwierasz? Nie, ty możesz. Ja mogę? No dobrze, to ja sobie otworzę. Mogę tu pochłastawić na chwileczkę. Ja sobie wtedy otworzę tą balę. I siódemeczkę. Gdzie jest siódemeczka? 22. O, jest taka duża. Taka konkretna ta siódemka. Uuu, maska. A nie, to są pod tym. O, czekajcie, bo nie mogę. O, jest. Kurczę, ale to jest sadzone. Przyklejone raczej. To jest z hialuronem i z wanilią. A dzisiejsze zdobycze. Natusia już czekoladkę swoją zjadła. I tego. Na razie Natasia tylko hot doga zrobiła, bo my tak za wiele czasu nie mamy, bo niedługo do szkoły trzeba wychodzić. Nie. No i
Nasze zdobycze, bardzo fajne. Z dzisiejszego dnia jestem zadowolona. A ty, Natusiu? No, moja Nacia już do szkoły poszła, zaprowadziłam. Ja teraz wypiję kawkę i będę wtedy szykowała się na rozmowę kwalifikacyjną o nową pracę. Do szkoły, to jest w sklepiku. No, zobaczymy. Dobra. Mam pracę. W szkole. Jutro muszę przejść pierwszy dzień. Nie? Jestem ciekawa. Troszeczkę tak się zestresowałam, bo nie wiedziałam, co mówić. Czekajcie. No to pada deszcz. No, tu będę pracować. Jutro mam przyjść na godzinę z rana od 9:00 trzy razy w tygodniu. Zobaczymy. Tutaj tak pada, nie? Od 9 do 12 mam tam z jedną osobą sobie no, dni tego dopasować, ale mi tak poniedziałek, wtorek i tego by pasowało super. No, ale nie wiedziałam, co powiedzieć, tam już dwie osoby były. Jedna osoba, co na cały etat tam pracuje, jedna osoba, co tam pomaga, tam trzeba bułki piec i tak dalej, no i sprzedawać. Jedna osoba podaje jedzenie, a druga osoba ten kasuje, nie? No, mam nadzieję, że się nie zamkną. Są różne te sport centrum. Szkoły są różne, to jest jedna szkoła, ale co to za szkoła? A tutaj jest Techniczny Uniwersytet Braunschweig. Okej. Duży ten budynek. Okej. Dobra, lecę do domu. No, ja teraz obiad szykuję. Tutaj takie kokardki. No i Natasi się zażyczyło, żebym zrobiła jeszcze warzywa z mięsem. No i jeszcze dodam do tego śmietankę, serek topiony i przyprawę taką chińską. Powiem wam, ostatnio to dodałam, myślałam, że będzie niedobre, bo jakiś miks wymyśliło mi się i powiem wam, że Naci tak ten obiad zasmakował, że chcę teraz jeszcze raz go, więc robię jeszcze raz. Ale bym nie pomyślała, że jak serek dodam i śmietankę, że będzie to takie dobre, nie? No. Czasami warto eksperymentować. No, to już mi się przyrządza, ale powiem wam, spróbowałam, naprawdę pyszne. Natasia to też uwielbia, właśnie tak wszystko zmiksowane, makaron, warzywa, mięsko, tutaj przyprawa taka chińska, śmietanka i serki topione dwa. I naprawdę, no nie wiem, dla nas to jest pychotka. Niech to jeszcze tylko nasiąknie tym wszystkim. To jest dopiero godzina 10:00, Natasia dopiero koło 1:00 będzie w domu, więc niech to sobie trochę nasiąknie i będzie pychotka. No, a ja na szybkiego poszłam do sklepu, zrobiłam już obiadek przed Natusią, żeby jak przyjdzie, to żeby już gotowy był. Poszłam szybko do ruskiego sklepu i do Tediego. Chciałam od ruskiego sklepu, nagrywam tu na korytarzu, bo tam w kuchni pralka chodzi, więc trochę za głośno tam jest. Chciałam do ruskiego pójść, bo chciałam taką mielonkę pyszną kupić, co my z Nacią uwielbiamy, ale niestety jej nie było. To kupiłam pomarańcze i jeszcze kupiłam tutaj takie coś właśnie do herbatki, tu po rusku, do herbatki właśnie tej świątecznej. Powiem, że ja nigdy świątecznej herbatki nie piłam, takiej z pomarańczą i z tymi dodatkami wszystkimi, ale tak ostatnio oglądam na tym YouTube i tak każdy te herbatki zachwala, robi tak te herbatki, to myślę, że chyba pewnie dobra jest, nie? Zobaczymy. Dzisiaj wieczorem ją przetestuję, wypróbuję, zobaczę, czy ona mi będzie smakowała też, czy nie. Jak nie, to jej robić nie będę.
Ale jestem ciekawa, bo każdy te herbatki robi z tym tu i jestem ciekawa, ale to fajne szklanki takie są. Kiedyś chciałam kupić takie, nawet fajnie by to wyglądało. No, to kupiłam do herbatki. I poszłam jeszcze do Teddy'ego, tam pełno fajnych dekoracji, ale nie miałam czasu, bo Natasia zaraz ze szkoły wyrałam jeszcze na choinkę za 2 euro takiego Mikołaja, nie? No mi się tak spodobał, ale to już na tą dużą choinkę. Dokupiłam jeszcze też tutaj takie ciasteczko, no super, też na tą dużą choinkę. Kupiłam też dla Natasi, żeby mogła sobie coś zrobić. Ona miała w zeszłym roku podobną taką choineczkę, tylko że jedną. A tutaj są dwie i będzie miała co do robienia. I bardzo fajna, za 3 euro. Kupiłam jeszcze takie chusteczki po 1 euro świąteczne. A takie rzeczy Natasia lubi, więc też jej kupiłam. Natasia wraca ze szkoły. Dzień dobry. A myślałam, że będziesz sama. Zimka? Tak. Tam chyba pogrzeb był, co? Tam stali? No, panowie, ktoś musiałam chyba iść na ulicę. Ale mogli cię przepuścić, wiesz? No. Mogli cię już czekałam, przepuścić. Czekałam, jak tam były te auta. Wtedy tak zrobiłam, jak nie było auto. Poszłam na drugą stronę, tam gdzie parkujesz. Tak. No i ono, ale ci panowie rozmawiali tylko tak. Oni mogli cię wtedy już tam przyszłam. No, ale mogli cię przepuścić, a nie stać i sobie rozmawiać. A i trochę tak nieładnie. No, ale okej. Okay. Zimno na dworzu, co? No. Tylko nie z butami do pokoju. No to sia. Ej, ty wiesz, że ja nie lubię jak tak z butami. Dobra, ja wstawiam obiad. Teraz będę. Ja chciałam jeszcze coś pokazać. Co? Ja tego czekam, bo ja tam muszę przy obiedzie. No, bo mi się tutaj już. Wow. Dobra. Co? Co jest? Co? Idź na chwilkę. Co znowu? Uważaj, chyba zmęczona. No aha, no tak. Idź pakac. Natasia, nie? No i jo. Dobra, umyj rączki, bunię, ja obiadek nakładam, tak? Dobra.